Przedstawiam Państwu sprawozdanie z prac w okresie od 27 sierpnia do 28 września 2017 roku. W wymienionym okresie czasu odbyłem 5 posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, wydałem 93 zarządzenia Prezydenta Miasta, wspólnie z zastępcami przyjęliśmy 47 interesantów. 28 sierpnia wziąłem udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. W tym samym dniu uczestniczyłem w obchodach 37. rocznicy zawiązania struktur NSZZ Solidarność w regionie świętokrzyskim. Uroczystości odbyły się w kieleckim przystanku Historia. 30 sierpnia sprawdzałem postęp robót prowadzonych przy budowie połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Szkolną. Budowana droga będzie mieć długość około kilometra. W ramach prac wykonane zostaje odwodnienie terenu. Oprócz nowej drogi powstanie chodnik, ścieżka rowerowa i oświetlenie. Wspólnie z panią radną Jadwigą Piątek wizytowałem również oddane do użytku mieszkańców nowe parkingi, które powstały przy ulicach Glinianej i Leśnej. Nowe miejsca postojowe to wciąż jedne z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Tego samego dnia spotkałem się z mieszkańcami ulicy Na Szlakowisku, uczestniczącymi w ostatnim ze starochowickich pikników rodzinnych, organizowanych w okresie wakacji na starochowickich osiedlach. 31 sierpnia mój zastępca Jerzy Miśkiewicz uczestniczył w obchodach 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych organizowanych w naszym mieście. 1 września mój zastępca wziął udział w obchodach 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej organizowanych przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu parafialnym przy ulicy Radomskiej. Również 1 września spotkałem się z sygnatariuszami porozumienia o partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie starachowickim. Podpisaliśmy diagnozę potrzeb społecznych w powiecie. Celem opracowywanego dokumentu jest wskazanie podstawowych kwestii społecznych, które należy rozwiązać w oparciu o rzetelne informacje, kierunków dalszego rozwoju i rezultatów, do których należy dążyć. Diagnoza skoncentrowana jest na najważniejszych obszarach interwencji w obszarze usług społecznych, to jest w szczególności zwiększeniu dostępności usług środowiskowych, edukacyjnych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Opracowywany dokument będzie wykorzystywany przy aplikowaniu przez sygnatariuszy ośrodki zewnętrzne na działania związane z rozwojem usług społecznych. Dodam, że już został wykorzystany, dlatego że gmina Starachowice złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie wysoka jakość usług społecznych i ta diagnoza została do tego wykorzystana. W tym samym dniu uczestniczyłem w uroczystej inauguracji roku szkolnego Sportowego Liceum Ogólnokształcącego, które funkcjonuje w Zespole Szkół Zawodowych nr 3. W dniach od 1 do 3 września obchodziliśmy Święto Miasta. W ramach Dni Starachowic na placu przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dla mieszkańców naszego miasta wystąpiły takie gwiazdy jak Halina Kunicka, DJ Wika, raperzy Kękę, Popex, Mateo Sobota oraz zespół Enej. Koncertom towarzyszyły konkursy, gry i zabawy. Serdecznie dziękuję za udzielone wsparcie przy organizacji tej imprezy firmom LSC Communication, Star Sanduo, Manbus, Centrum Handlowe Galardia i innym. 2 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Adolfa Dygasińskiego odbyło się Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego, nad którym honorowy patronat sprawowała para prezydencka. Wesele czytały władze samorządowe, w tym m.in. mój zastępca. 4 września wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w inauguracji roku szkolnego 2017-2018, które połączono z uroczystym otwarciem zespołu boisk sportowych przy gimnazjum nr 4 i szkole podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi. Nowa infrastruktura sportowa kosztowała blisko 3 miliony złotych. Tego dnia nasze miasto na zaproszenie posła Krzysztofa Lipca odwiedził pan wiceminister sportu Jarosław Stawiarski. Rozmawialiśmy m.in. na temat dofinansowania dotyczącego strzelnicy Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach, jak również projektów, które gmina Starachowice będzie w najbliższych latach składała do Ministerstwa Sportu. W dniach od 5 do 7 września uczestniczyłem w 27. Forum Ekonomicznym odbywającym się w Krynicy-Zdrój. 6 września uczciliśmy obrońców miasta, uczestników walk we wrześniu 1939 roku. W kościele pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza modlono się za duszę ofiar walk na Wanacji. W rocznicowych uroczystościach uczestniczył mój zastępca Jerzy Miśkiewicz. 9 września w naszym mieście obchodziliśmy 3. Starachowicki Dzień Seniora, w ramach którego zorganizowano cykl imprez, uczestniczył w nich mój zastępca. W tym samym dniu świętowali także Starachowicy harcerze. Uroczystości związane z obchodami Dnia Harcerza odbyły się na skwerze imienia harcmistrzów Ludmiły i Stefana Mazurkiewiczów. 11 września mój zastępca wziął udział w uroczystości uhonorowania najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanych w Starostwie Powiatowym. 12 września podpisałem preumowę na dofinansowanie w wysokości 13 milionów złotych na inwestycje pod nazwą Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach etap trzeci.
13 września wziąłem udział w spotkaniu Rady Programowej Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów, Liderzy dla Młodzieży. 15 września uczestniczyłem w pikniku inaugurującym czwartą edycję projektu Starowice Bezpieczne w Praktyce. Spotkanie odbyło się na placu rekreacyjnym przy ulicy Pustowójtówny. W tym dniu także w naszym mieście na skwerze imienia ofiar zbrodni katyńskiej odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka oraz rocznicą agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku. Także 15 września uczestniczyłem w uroczystym otwarciu nowo wyremontowanej siedziby Sądu Rejonowego w Starachowicach. Tego samego dnia spotkałem się z mieszkańcami osiedla Południe podczas festynu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego promującego budżet obywatelski. 17 września mój zastępca Jerzy Miśkiewicz brał udział w obchodach 73. rocznicy bitwy pod Tychowem. W niedzielę 17 września zakończyło się głosowanie tradycyjne na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Starowice. W tym roku po raz pierwszy przeprowadzono również głosowanie przez internet. W głosowaniu internetowym mieszkańcy Starachowic oddali 1524 głosy, zaś w tradycyjnym 575. 11 spośród 23 okręgów zostało wyłączonych z głosowania, ponieważ do realizacji zgłoszono tu po jednym projekcie i nie było potrzeby wyboru. 18 września z okazji 393. rocznicy lokacji naszego miasta w auli Świętokrzyskiego Centrum Biznesu w Starachowicach miał miejsce odczyt profesora Marka Derwicha pod tytułem Początki Wierzbnika. W spotkaniu uczestniczył mój zastępca. 19 września wspólnie z prezesem Ryszardem Gliwińskim z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisaliśmy porozumienie w ramach współpracy przy realizacji programu ZORZA – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim. W tym dniu w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności wraz z grupą mieszkańców przejechaliśmy przez miasto rowerami, promując akcję Zrób jazdę w mieście, wsiadaj na rower. Po raz pierwszy w Polsce grupa miast wspólnie organizuje wydarzenia w Europejskim Tygodniu Mobilności. W akcji uczestniczy 1700 miejscowości z całej Europy. 20 września spotkałem się z panią Małgorzatą Kiebzak, dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Tematem spotkania było dalsze funkcjonowanie Starachowickiego Oddziału Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. W tym samym dniu miałem przyjemność wręczyć medale parom małżeńskim świętującym jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Podobnie jak przed rokiem, Gala Złotych Godów miała uroczystą oprawę i odbyła się w Starachowickim Centrum Kultury. W sali widowiskowej placówki zebrali się bohaterowie uroczystości. Pary, które zawarły związek małżeński 50 lat temu, towarzyszyli im członkowie rodzin i przyjaciele. 21 września spotkałem się z panem Tomaszem Kwietniem, prezesem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w sprawie sfinansowania przez związek zakupu części sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach. Szacunkowa wartość zakupu to około 500 tysięcy złotych. W dniach 21-22 września moja zastępczyni Ewa Skiba uczestniczyła w 26. Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi, której tematem była rewitalizacja, czyli jak przywrócić rzeczywistość przestrzeni. 22 września na cmentarzu w Sztokholmie pochowany został Richard Różalski, jeden z trzech zasłużonych dla naszego miasta obywateli Szwecji, w latach 90. wyróżniony tytułem honorowego obywatela naszego miasta. 23 września pożegnaliśmy żołnierza Armii Krajowej, wychowawcę kolejnych pokoleń starachowickich harcerzy, kapitana harcmistrza Drucha Stefana Derlatkę. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyliśmy wspólnie z prezydentem Miśkiewiczem. 22 i 23 września w Miejskiej Hali Sportowej odbył się Międzynarodowy Turniej Siatkarski o Puchar Prezydenta Miasta. Wspólnie z moim zastępcą nagrodziliśmy najlepszych siatkarzy. Również 23 września w Starachowickim Centrum Kultury odbyła się inauguracja Roku Kulturalnego. Podczas uroczystości wyróżniono osoby zasłużone dla starachowickiej kultury, a zwieńczeniem inauguracji był znakomity koncert pana Piotra Machalicy. 25 września gościłem w urzędzie konsula generalnego Stanów Zjednoczonych, któremu towarzyszyli konsul do spraw polityczno-ekonomicznych oraz szef sekcji ekonomiczno-politycznej. W spotkaniu uczestniczyła także moja zastępczyni Ewa Skiba. Rozmawialiśmy o starachowickich firmach, w tym m.in. o LSC Communication, o inwestycjach, o rewitalizacji naszego miasta, a także o barierach i szansach związanych z rozwojem Starachowic. Podczas spotkania rozmawialiśmy także na temat polsko-amerykańskich klinik serca. W tym samym dniu piękny jubileusz setnych urodzin świętował pan Zygmunt Bielecki, którego miałem przyjemność w tym dniu odwiedzić. 26 września w Starachowicach, mieście dialogu, mówiłem w Bałtowie na ogólnopolskim branżowym tematycznym spotkaniu sieciującym zorganizowanym dla pracowników zaangażowanych w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.
27 września wspólnie z panią starostą Danutą Krępą podpisałem umowę na dofinansowanie w wysokości 80 tysięcy złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Wspólnie z moim zastępcą tego dnia wzięliśmy udział w obchodach 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które miały miejsce przy pomniku poświęconym Szarym Szeregom usytuowanym przy Szkole Podstawowej nr 10. Dzień ten jest świętem dziesiątki, ponieważ szeregi są patronem tej szkoły. 28 września uczestniczyłem w spotkaniu nowo powołanego zespołu do spraw rewitalizacji. Tego samego dnia wspólnie z prezesem Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej Wenacja oraz radnym Piotrem Babickim wizytowaliśmy nowo wybudowane na osiedlu Południe parkingi. Blisko 40 nowych miejsc postojowych, które tam powstały, to wspólne przedsięwzięcie gminy i spółdzielni Wenacja. Kolejnym przedsięwzięciem obecnie realizowanym jest remont drogi wewnętrznej przy przedszkolu miejskim nr 15 na odcinku od ulicy na Szlakowisku do granicy terenu SSM. Trwa tam obecnie wymiana nawierzchni asfaltowej na 720 m2 oraz fragment chodnika. Część prac wykonuje Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, część gmina Starachowice. Dzięki temu przedsięwzięciu rozwiązany zostanie problem zalegania na tym odcinku drogi wód opadowych. Tego samego dnia wizytowałem zakończoną już rozbudowę cmentarza na osiedlu Buga i spotkałem się z panami Łukaszem Misztalem i Adamem Węgrzeckim z Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych, którzy realizowali to przedsięwzięcie. W spotkaniu uczestniczył także pan Jarosław Warszawa, prezes Spółdzielni Socjalnej Starachowiczanka, która będzie administrować miejską nekropolią od 1 stycznia 2018 roku. Dobre informacje spłynęły do nas przed samą sesją, ponieważ gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie na realizację projektu podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jesteśmy jedną z dwóch gmin na 102 w województwie świętokrzyskim, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektów dotyczących poprawy zieleni miejskiej. Wartość projektu to 4,7 miliona złotych, w tym dotacja to ponad 4 miliony złotych. Zakres projektu będzie dotyczył zagospodarowania około 8 hektarów powierzchni miasta w ramach wydzielonych 5 podobszarów. Celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego i rozwój terenów zielonych na terenie miasta poprzez odnowę szaty roślinnej, nowe nasadzenie roślinności niskiej i wysokiej, utworzenie miejsc wypoczynku, eliminację zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz zjawiska osuwisk, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej oraz rewaloryzacji terenów zieleni. Oczywiście w ramach środków, które uzyskamy, będzie również montowana mała architektura, czyli kosze uliczne, kosze na psie odchody, ławki, pergole, więc miasto powinno zyskać nowy, lepszy wygląd dzięki środkom, które udało nam się pozyskać z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dziękuję bardzo.